Tutaj powinien być mem wstawiony teraz, że takie Pokemony animacyjne i ten taki, wiecie, że Pokemony z bajki i zbierze je wszystkie i gość jest zadowolony, a potem stawka na Pokemony z Mega i jakby zbierze je wszystkie i gość jest smutny, bo zebrać wszystkie to by pieniężnie było duże. Niestety tego mema też nie będzie, bo mój montażysta no dzisiaj nie przyszedł do pracy, a tak naprawdę to ja jestem własnym montażystą. A dziś zobaczymy, co zmontujemy z tych klocków Mega Pokemon. Siemano, klockowe świry! Witam Was w kolejnym odcineczku na moim kanale, na kanale WPF Kloc, gdzie sprawdzamy, czy w ogóle to fajny kloc i właściwie ta nazwa jest tutaj mocno błędna, bo dziś nie będziemy sprawdzać, czy mega to fajny kloc. Czemu? Bo to już widać na pierwszy rzut oka. To są w ogóle klocki wydawane przez firmę Mattel. Nie podlega tu żadnym wątpliwościom, że jest to firma z ogromnymi, wiadomo, zasługami dla branży zabawkarskiej. Wiadomym jest, że pełno jest recenzji już tychże zestawów na internecie. Ja jednakże nie mogę się pokusić, by tego nie nabyć. Także tutaj mamy do czynienia z produktem pełną gębą, którego śmiało możemy z Lego porównać. To widać właściwie już po opakowaniu. Naprawdę jest ono mega solidne, mega porządne, nawet grubszy karton niż Lego. Bardzo fajne jest też zapakowanie tutaj tych Pokeboli w ten sposób troszkę zrobione, że są przefoliowane. Możemy jednak tego plastiku też dotknąć, by się dowiedzieć, że nie mamy tu do czynienia z jakąś tanią chińską tandetą. Dostaniemy 4 Pokemony, a jakie jest to również tutaj wymienione? I ja się w ogóle mocno dziwię, że Mega, naprawdę, jakby... Ja wyobrażam sobie, że na przykład Mega wydaje wszystkie Pokemony, jakie wyszły. Ile? I na przykład masz co miesiąc innego Pokemona. Nie tylko by to sprawiło, że właściwie do końca swojego życia byśmy wszystkich Pokemonów nie nabyli, nawet gdyby jeden wychodził, musiałby jeden co tydzień wychodzić, a to i tak by się... Nie, dobra, jakby wychodził jeden co tydzień, to by się może udało do końca życia zabrać wszystkie, jeden na miesiąc nie, ale gdyby wydawali jednego na miesiąc w cenie 20-25 zł, sam chyba kupowałbym wszystkie. I tym samym firma Mattel zapewniłaby sobie naprawdę ogrom pieniędzy. Czemu tego nie robią? W sumie czemu tego nie robią? Dlaczego? Niemniej, dziś po prostu bardziej taki zestaw będzie z ciekawością, kosztował w oryginale 104 zł, jednakże niedawno była fajna promocja w Carrefourze. Szło go wyhaczyć za złotych 52, bo było za pół ceny, w związku z tym mówię 12 zł za taki Pokeball, który nie tylko przyda mi się do zdjęć na Instagrama, ale po prostu będzie ładnie wyglądał na półce, plus 4 poksy, jest naprawdę w porządku. Nie powiem, że jestem jakimś wyrafinowanym entuzjastą tychże wszystkich Pokemonów, ba, tego gdzieś tam najmniej znałem, ale podoba mi się z tej zgrai najbardziej. Oczywiście jest, że są tu bardziej znane, mniej znane, sam gram w Pokemon Go. A w jaką? Pokemon Go. W związku z tym gdzieś w tym świecie pokemonowym cały czas jestem, nie jestem jakimś ultrasem, ale cały czas się coś gra. 105 elementów, czyli wyszło mnie mimo wszystko drogo, bo widzicie, to tutaj w oryginalnej cenie mielibyśmy złotówkę aż za element. Oczywiście jest, że tutaj ceny robią te pokebale, które są dość duże, jednakże tej ceny nie można tu zignorować. Złotówkę za element dość dużo, za pół ceny jeżeli po 50 groszy już ciut lepiej. Mam również poksy zaprezentowane z boku, a jak wygląda to z tyłu już tutaj, proszę bardzo. Dla mnie troszkę, kurczę, szkoda, że mam zaprezentowany coś w takim Pokeballu, bo to mógłby być też element takiej, wiecie, zabawy tutaj właśnie Mystery Boxa, co znajdę w środku, czy jakiego Pokemona gdzieś złapałem, można było to fajnie połączyć. Wyjątkowo, jak nie widzę połączenia Lego z aplikacją, tak tutaj myślę, że można byłoby to fajnie połączyć. Aplikacja do zbierania Pokemonów, które już masz i tak dalej, no, byłoby to ciekawe. Także, tak jak mówię, najciekawsze byłoby dla mnie, gdybyśmy mieli tutaj do czynienia z tym, że taki jeden Pokeball z małym poksem wychodzi raz w miesiącu. Kurczę, Mattel, zrób to, Mattel! Do it! Dobra, ja to biorę, idziemy teraz na strych, bo to wszystko trzeba po prostu otworzyć i się temu wszystkiemu przyjrzeć, a nie będę tego robił w swoim, wybaczcie, salonie. Więc go! Pokemon go! Go, Pokemon! Okej, słuchajcie, ja już sobie zbudowałem, ja już się pobawiłem, ja już poobcowałem i powiem tak, no nie ulegało to żadnej wątpliwości, że te klocki będą bardzo dobre. Ale, no właśnie, każdemu podpunktowi, który do dzisiaj wymienię, będzie towarzyszyło jakieś ale. Ale, nie uprzedzajmy faktu. Celowo zostawiłem sobie jednego Pokebola, by otworzyć go na waszych oczach, bo nie ukrywam, że ja osobiście spodziewałem się, a nawet troszkę oczekiwałem, że to w tym Pokebolu będzie zawarty konkretny Pokemon. Tymczasem, gdy otwarłem opakowanie, faktycznie Pokebole były tutaj wtyknięte, a same Pokemony były w foliach tutaj pod spodem. Troszkę szkoda, bo naprawdę niewielki zabieg, a generalnie jak ja mierzyłem, to bez problemu się te foliki tu w środku mieściły i myślę, że to byłby taki, wiecie, dodatkowy atut tych zabawek, że faktycznie
sesji bierzemy sobie tego pokebola, otwieramy i w środku jest już Pokémon. Jak to wygląda? Przy otwarciu już pokazuję. Tutaj musimy sobie zedrzeć ten kawałek folii. Pokazuję to, bo faktycznie jest to dość mocne mocowanie. Widzicie, dalej to nie wypada w żaden sposób. Więc ta folia jest bardziej tylko i wyłącznie ochronna. Tutaj nam wchodzi karton. Po prostu musimy to sobie, o, jakby w ten sposób i spójrzcie. I jeszcze tutaj troszkę to wchodzi. I powiedziałbym, zabezpieczenie jest to bardzo dobre. Ale, no właśnie, tak jak mówię, przy każdym punkcie będzie ale, troszkę zostawia nam tutaj taką wadkę później w postaci czegoś takiego. No nie wiem, gdybym ja wszedł do jakiegoś kolegi i zobaczył z takiego, pomyślałem, że to jakaś skarbonka. Ale faktycznie mamy też study, które nam tutaj pomagają. Dalej, jak to się w ogóle budowało, albo inaczej, zacznę jeszcze od czegoś innego. Bardziej zdecydowanie niż do klocków Lego było mi tutaj bliżej do klocków Kobi. Ze względów na wiele kształtów takich nie do końca klockowych i różnych rozwiązań, ale wiecie, chodzi na przykład o tutaj o te łapki czy te ogonki, zdecydowanie bardziej miałem tu przed oczami, jakoby one miały bliżej do klocków Kobi. Tak jak już też wcześniej mówiłem, oczywiście mega są klockami absolutnie autonomicznymi, one nikogo nie naśladują, niemniej tak tylko mówię, jeżeli chcielibyście wiedzieć, szukać jakieś porównania, ja bym bliżej powiedział, że to jest Kobi. Jak wyglądało składanie? Generalnie klocki jakościowo są super, jest bardzo okej. Instrukcja jest w miarę czytelna, ale widywałem bardziej. I uwaga, teraz coś, co mnie zszokowało najbardziej. Spójrzcie. Tak, to jest cały czas jedna instrukcja. Ja nie ogarniam, czemu ona jest w ogóle robiona w poziomie. Serio, ta instrukcja jest... Czekajcie, ja mam teraz całą obiadę, nie wiem, czy mi w ogóle ręki tutaj starczy. Tak jest, ona jest długaśna chyba na metr. Nie do końca rozumiem tą decyzję, bo zdecydowanie bardziej chciałoby się po prostu mniejszą, kurczę, książeczkę. Nie wiem, skąd tu padła decyzja, by robić to w takim pionie, który po prostu jest, no uważam, średnio praktyczny. Przypomina mi trochę takie bardziej niespodzianek, wiecie, te długie ulotki, które gdzieś były w środku. No, nie rozumiem, czemu. Mówię, naprawdę, wystarczyło ulotkę tego formatu zrobić przewracaną stronicowo niż coś takiego. Nie wiem, no mimo wszystko, wiecie, no nie do końca wychodzi mi się z tego korzystało, bo brakowało po prostu mi mojego małego stołu, by tą instrukcję przewijać. Ona po prostu mi zwisała i tak dalej, ale to jest jeden z mniejszych detali. Generalnie, podsumowując, składało się to ok, ani przez sekundę palec mnie nie zabolał. Instrukcja w miarę czytelna, choć nie widziałem wiele czytelniejszych mimo wszystko, ale powiedzmy, że większych problemów nie miałem, chociaż faktycznie czasami chwilę musiałem się na obrazek przypatrzeć. Nie jest więc źle, tylko kurczę, skąd ten form? Tak jak już wspominałem, jakość plastiku generalnie jest okej, ale Pokéball troszkę zostawia do życzenia. Nie wiem, co słychać, ale tutaj ten plastik, tak trochę powiedziałbym, wiecie, no... No tak średnio bym powiedział, tak średnio. Przypuszczam, że większość dzieciaków będzie chciała to chwycić w rękę, będzie chciała poczuć się jak Ash Ketchum i rzucić sobie tym Pokébolem gdzieś. No powiem szczerze, ja bym go o plastikową czy jakąś twardą podłogę nie rzucił. Na polu, tak zwanym dworze, zwicie jak zwicie, ja jestem spod Krakowa, więc polu, rzuciłbym. O trawę spoko, ale bałbym się jak, że wpadnie to w beton, pęknie. Faktycznie ta jakość plastiku mogłaby być trochę lepsza. A propos już samych też Pokéboli, skoro zacząłem się czepiać. Wiecie, wszystko wygląda tu super, mamy Pokéball, mamy Pokémona, tylko to troszkę jest... wydmuszka, bowiem praktycznie żaden z tych Pokémonów nie wchodzi nam do środka. W sensie, oczywiście, tak on wejdzie, ale, no właśnie, na przykład tu nie wejdzie, bo tylko nogi ruszają mu się na bok. Ale już tego Pokébola nie zamkniemy. Właściwie jedynym Pokémonem jest tutaj ten malec. I powiem szczerze, ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby właśnie te Pokémony były rozmiarów tutaj tego małego Charmanderka. Tu wchodzi nam elegancko. No i moim zdaniem właśnie to jest taka kwintesencja, bo jeżeli kupimy sobie więcej z tych zestawów i będziemy sobie ustawiać na półce, ja bym chciał je osobiście kolekcjonować w ten sposób. Być może wy się z moimi tutaj argumentami nie zgodzicie, piszcie mi wtedy w komentarzu i uznacie to za, wiecie, niepotrzebne. Być może wolelibyście ustawić sobie właśnie tak, z Pokémonem u góry. Ja jednakże chciałbym tak, po prostu. I uważam, że Pokémon mieszczący się w środku, no właśnie, byłby tutaj lepszy. A nie ukrywam, że chętnie i przypuszczam, że po tych tutaj zestawach, już nie będę ukrywał, będę chciał tych Pokémonów więcej. No właśnie, więcej. To znaczy, ale... Do zestawu była dołączona jeszcze taka ulotka. No i wszystko super, ale jak dla mnie jest ona mocno nieczytelna. No bo gdzie dostaniemy te Pokémony? Wiecie, tutaj nie wiem, czy te cztery to jest kolejny taki zestaw? Wątpię. Te cztery, tu, bo tu trzy. Nie do końca mamy tutaj jasność, co do czego należy. Oczywiście domyślam się, że te duże są pojedynczo, ale też nie możemy być tego pewni. Niby tutaj są jakieś kreski rozgraniczające, ale wątpię też, żeby w jednym zestawie były te dwa. Nie widnieją nam tutaj żadne numery, nie widnieje nam nic, jedynie oznaczenie, jakiego rodzaju to jest Pokémon. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z kolejnymi czterema Pokébalami, tutaj z kolejnymi. I ja nie ukrywam, że ja bym sobie właśnie te Pokébole nie kupował, jednakże ta ulotka oczywiście prezentuje nam bardzo fajne, piękne zestawy, a tutaj w ogóle jeszcze jak to fajnie możemy złączyć, ale no właśnie tutaj nie do końca, chociaż czekajcie, tu chyba jest,
tu chyba jest coś więcej. No tak, bo tu będą numery zestawów, chociaż ja cały czas pewny nie jestem. Jeżeli ja nie jestem pewny, to jak taki dzieciak 6-letni, który to kupuje, tym bardziej ma coś kumać. Chyba że faktycznie już jestem stary i nie kumata, a młody dzieciak skuma. Chciałoby się po prostu, no kurczę, Mattel, to naprawdę nie jest czarna magia. Ja wiem, że na stronie powinno to ładnie widać, ale na tej ulotce, by zachęcić, no nie wiem, ja by oczekiwałbym takiej większej czytelności, bo niż domyślania się. Wróćmy znów do Pokémon. Tak jak mówiłam, mamy do czynienia tu trochę z różną skalowością. Charmanderek jest najmniejszy, później mamy Litwick i w ogóle tutaj też ciekawostka i absolutnie na plus zasługuje to, że każdy jeden, absolutnie każdy jeden nadruk, no właśnie, to nadruk. Nie mam do czynienia tu z ani jedną naklejką. Spójrzcie, nieważne jaki kształt klocka, to wszystko jest nadruk. I to jest taki kolejny, powiedziałbym, policzek wymierzony w Lego, które, kurczę, do drogich zestawów nawet ściska naklejki. Tymczasem tutaj, proszę bardzo, mamy w mega, no właśnie, same nadruki. I to spójrzcie, nawet na takiej stopie jak tutaj, to jest gdzieś po bokach tej stopy nadrukowane. No i super, to jest wielki plus. Po porządku jest, dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Mam tu w ogóle do czynienia z różnymi rodzajami klocków. Mamy, mówię, większość to jest plastik. Tutaj w ogóle mamy taką gumę śmiesznie zamontowaną. A może, o, pokażę wam, o, spójrzcie. Tutaj mamy element takiej gumy w ogóle wciśnięty. Naprawdę mamy tu wiele autorskich pomysłów, które Lego absolutnie ich nie ma. Na przykład tutaj główka tego Litwika. Proszę bardzo, też jest taka gumowa. No i wszystko ładnie, wszystko super. Ale wiecie, co zaraz powiem. Ale... większość z tych Pokémonów ładnie wygląda, gdy jest ustawiona. Trochę kazus jak z Lego. Gdy Solinek zaczniemy nimi coś ruszać, coś robić, to ten czar troszkę pryska. Spójrzcie, tutaj mamy fajnie Pokémona. Zaczniemy ruszać tymi nóżkami i nie wiem, czy widzicie, jak ten zad tutaj powoli odpada. No właśnie, on nam powoli tu odpada. Na przykład tutaj w tym Pokémonie mamy to... gdzie uszy zginęły? Aha, miałem właśnie pokazać, gdzieś mi uszy odpadły, super. Miałem właśnie pokazać, że ma uszy, ale czar pryska, w sensie ładnie wygląda tak, ale gdy go trochę ruszymy, uszy już odstają i tak dalej. Jest to małe, ale wiecie, ja rozumiem, że też te klocki będą mocno kolekcjonerskie, jednakże, no wtedy je ustawimy, jednakże gdy ktoś chce z nim pobawić, jest to też minimalny problem. A propos pobawić, chciałbym też, byśmy dostali tutaj zwykłe, fajne figurki, takie wiecie, jak Ash, jak no wiecie, no po prostu, figurki, które były w serialu w skali normalnej, bo przecież no fajnie, że mamy tą krainę taką jak tu, ale na litość, tam też poruszali się ludzie. I żeby nie było, bo możecie mieć wrażenie, że tylko i wyłącznie narzekam tutaj, ale nie, bo nie zapominajmy, że do każdego punktu mówię wielki plus, ale, no bo właśnie dla mnie jest to zestaw trochę, który, no kurczę, nie wiem, czy Mattel troszkę olewa sprawę, wątpię, czy coś tu jest nie tak, natomiast tak jak mówię, do każdego punktu gdzieś to ale mogę dopisać. Oczywiście to może być mocno subiektywne, moje indywidualne podejście, ale myślę, że z kilkoma moimi argumentami się tutaj zgodzicie. Niemniej klocek jest bardzo dobry, jakość jest to super, a mówię, nad rukami za absolutnie tutaj zasługuje na wielkie oklaski, bo tu nieważne jaki element i po raz kolejny policzek dla Lego. I tak jak mówię, dla mnie perfetto by było, gdyby tutaj było robione to w ten sposób, że w jednym miesiącu wychodzi nam jeden Pokeball z jakimś Pokemonem 25 zł i ja bym to kupował co miesiąc. Zdecydowanie łatwiej bym kupował co miesiąc jednego za 25 niż taki zestaw za 100. No właśnie, on katalogowo kosztował 100, ciut drogą, na szczęście za 50 zł to już absolutnie uczciwa cena i taka, że ciężko się nie skusić. I na pewno będę polował na więcej tych Pokemonów, bo są po prostu urocze. Dla mnie jednakże perfetto byłoby, jeszcze raz mówię, takie coś, Pokemon tej skali wchodzi do środka i bach. Niemniej, tak czy siak, mocne 9 na 10 absolutnie. No może takie 8, w sumie bardziej 8, 9, 8... Nie no, 9, mimo wszystko kurczę 9, bo jakość klocka super, nadruków super, wszystko. Troszkę te pomysły, które tu wymieniam, to są bardziej, wiecie, może to być moje indywiduum, czepialstwa i tak dalej. Możecie wymieć zupełnie inaczej. I to są takie drobne błędy, bardziej marketingowe chyba bym powiedział, niż samej jakości produktu. Jakość produktu absolutnie jest okej i po prostu warto. Napiszcie mi, czy zgadzacie z moimi argumentami, czy jak zwykle, jak stary dziadyka tutaj biadole, niepotrzebnie zupełnie. Ja na pewno się tym będę bawił. A jeszcze więcej zdjęć na Instagrama z tym porobię, to na pewno. Dzięki, że byliście. Jeszcze Pokémony, myślę, tu wrócą. Bye!